ciaśki turowiec zjeżdżający z rysów, poślizgnął się, spadając, wpadł w grupę turystów, cztery osoby, porwał jedną kobietę, drugą, po prostu zahaczył i poharatał jej rękę. Zginął ten naciski turowy, on prawdopodobnie już leciał z wysokości 200 metrów, porwał tą kobietę, która spadła 400 metrów w dół, ponosząc śmierć praktycznie na miejscu. Ratownicy byli szybko, gdyż była nad czarnym stawem gąsienicowym były prowadzone szkolenia. W momencie, kiedy się o tym kiedy zostali poinformowani przez pozostałych uczestników zdarzenia, śmigłowiec dotarł w ciągu dosłownie kilku minut. W Zakopanem jest zielono, jest dosyć dużo turystów, natomiast w górach panują zimowe warunki. Jest w krajach 1,5 metra śniegu. Śnieg zbity, zlodzony, twardy. Każdy upadek jest praktycznie jakby upadkiem na beton.